Siemka, z tej strony Prosto, a to jest kolejny odcinek z The Evil Within 2. Jestem pewien, że dzisiaj skończyliśmy sobie czwarty rozdział pod tytułem Za kurtyną. Teraz zaczniemy sobie piąty rozdział Za sacka. Ja pamiętam z tamtego odcinka, no właśnie, że był tu jakiś dziwny rezonans. I on jest chyba na tym tarasie. Mi się bynajmniej wydaje. Tak, jest. Okej, to wezmę sobie kartkę z liczkami. Wspomnienie do tego. Wszystko nas prowadzi. Jednak ja bym bardzo się chciał rozejrzeć, wiecie? Jezu, tego jest zbyt dużo, powiem wam, dymny beł. Może się przyda przewalczyć z bossem, co? Że będzie jakieś skradanie i... Jezu, wspomniał mi się jeden serial. Bardzo fajny, Stranger Things. Gówno. Jakie przejście było. Też było takie czarno-czerwone. Takie maski też w sumie. Sprawdźmy, czy coś jest tutaj. Zakwane leki! Jest. Bardzo ładnie. Dobra. Zakwane leki chętnie przyjmę. 4 teraz mogę nosić. Patrzcie, warto było się rozejrzeć, nie? Co? Nie mogę tego pociąć ani nic. Jezu, jaka tu trawa rośnie. Jakie przesady. Waiting for you. Yeah, just you wait, asshole. Poczekaj tylko gnoju. Fazek, który porwał Lily. Pewnie zrobił to zdjęcie przed tamtym magazynem. Czekam na ciebie. Czyli się mnie spodziewa. Aj! Straszcie. Nie wygląda to zbyt przyjaźnie, powiem tyle. Zapewne tak nie będzie. Ratusz. No, Sebastian się tak przymierza. Co mi wygenerujesz? Proszę bardzo. Nie! Tylko nie to gówno! Też bym tak zrobił, Seb. Ja chyba już za późno. Kuźwa! Z benzyna.
cwaniaro! Gdzie ona jest? O, cwaniaro! Tutaj! Ja pierdzielę! No jest coraz bliżej, ludzie! Że tu jest coś po drugiej stronie. Nie, może ty chcesz się tu ukryć, idioto. Coś dla ciebie. Coś dla ciebie. Coś dla ciebie. Got you something. Jednego się bawimy? I tam pasuje. Zawsze byłem w to dobry. Albo nie. Albo nie! Ała! A ten mi wyrżnęła. No chyba jej... Ty oderżnąć, nie? Aj! Ja pierdykam! Niepoważna! Dobrze! Powiedzcie, że to umarło na zawsze. Tym razem nie ucieknę. Dokładnie! Tym razem nie ucieknę. Idzie. Żel, dawaj szmato. O, jak ja Laury nie znoszę, naprawdę. Jedna z takich postaci, których najbardziej się boję w horrorach. To jest właśnie Laura. Patrzcie, tu były beczki. Ja jak bardzo wspomogłem się beczkami. Czy
chciałem, że wykorzystam ten proszek, Boże, proszek. To było na bossa. Uj. Wiecie, ten dymny beł na przykład. To chyba nie były ten betki z tym dną. Boże, ile to jest dobroci. Nie byliście tacy hojni. Oh my god. Poważnie, nigdy nie byliście tacy hojni. Ledzę. Halo, Bethesda. Co ja chcę? Nie chcę apteczki. Chcę z ciekawe, po prostu. Dobra, zanim wejdziemy tam do środka, to się dosłownie bardzo i to bardzo rozejrzymy, bo wiecie, każda skrzynka może skrywać bardzo fajną rzecz. Znaczy bardzo fajne rzeczy skrywać. No ale żeby zacząć bossem, z takim bossem, o Boże. Może nie, no jakiś ekstra, no ale udało się z większych problemów. Mały wallhack, że tak powiem. O, siema. Nie trzeba będzie podchodzić. Patrzcie, tu jest dużo dobroci. Że tu coś będzie. Sebastian. Dziękuję. LOL. Muszę z bramy wziąć na panie. Dobra. Wiecie, chociaż w końcu wykorzystałem na coś amunicję, nie? Mam pełne. Chciałem wytwarzać jeszcze. O kuźwa. Ktoś jeszcze żyje. Who's there? It's okay. Harrison, right? I'm not one of them. Who are you? Don't worry. O'Neill sent me. I thought I was the only one left. I'm looking for the core. Where is she? Is she here? Second floor. The stable field emitter. Emitter? Forget about that. I'm here to find the core. You must turn on the emitter. It will stabilize the environment. Without it, Union will completely collapse. Then the core won't matter. Turn it on. It will affect his power. His power? You mean... Take this. Use it to turn on the emitter. Dobra, no. Komunikator Harrisona. Nim umarł, Miles Harrison wręczył ci ten komunikator. Za jego pomocą można uruchomić emitter pola stabilizującego. Another team member down. Wish I could have gotten more info. Don't worry, Lily. I'm still gonna find you. Still gonna find you. Dobra, ja się tu porozglądam oczywiście. Tu jest dużo zdobyczy. Jest coś jeszcze, ojejciu. Czekajcie, to sobie użyję w sumie ten szczyt konwencji. Co
sobie wezmę. Nie ma co zostawiać. Mail room. Czekajcie. Aha, na mapy niedostępne. Nie będzie i tak. O! Dokument. Raport z postępów. Rozbudowa Union została wstrzymana. Utrzymanie oryginalnej mapy jest w tej chwili najważniejsze. Poza pojawieniem się pęknięć lądu i utratą kontroli nad atmosferą doszło też do zakłócenia symulacji cyklu dobowego. Zastosowano środki mające na celu działanie awarią systemu. Jednak zaczęły też napływać zgłoszenia problemów wcześniej nieskategoryzowanych. Mieszkańcy doświadczają nadpisywania pamięci. Otrzymujemy również zgłoszenia przypadków niewyjaśnionych cielesnych zniekształceń oraz agresywnych zachowań. Prosimy o radę. Okej. Okay. I to już był tak jakby taki dokument mówiący chyba bardziej o przemianie tych mieszkańców chyba. Dobra, i powiem wam, no właśnie, to jeszcze szufladka była i bym gwoździem ją. O! Proszę bardzo. To co, kończymy odcinek? Nie wiem co. Co mi to aż zabiera, kurwa. Nic z pistoletu nie stać. Krytyczne zastrzelby. Dobra. Bierzemy. Też nic nie ma. Czy ja mam iść tutaj, czy po prawo? Dobra, idę dołem. Mam iść przejść na pierwsze piętro. To chyba pierwsze piętro, to nie będzie, nie? Może tu szpik będzie. Coś zbrojowni sobie zbierzemy. Mi się wydaje, że to będziemy spierdalać najwyżej. Dobra, idziemy.
idziemy prosto. Ciebie. That's his MO. He's somewhere in here. Że taka spokojna muzyczka, nie? Jakby się nigdy nic nie stało tutaj. Co to kurwa było? Sebastian, zrobiłbym tak samo, ale niestety gram na klawiaturze. Ja pierdziele, nie, nie chcę nawet wiedzieć, co to było. Więcej się zbierz tych aparatów, zjebie. Świeci. Śwituje przez ten, przez ścianę. No błąd chyba. To mi się wydaje. Tak to wygląda bynajmniej, nie? Ej nie, ludzie, zaczyna mnie skręcać w żołądku, jak tylko zobaczyłem to gówno. This about? Może myślałem, że to ten typek tam stoi. What's this? This camera's so old. Must mean something. Muszę wziąć i włożyć tamto ten do tuniczki. Czy jest jeszcze coś? No jest dobrze, nie? Kurwa. Gnijcie się w ryj. Zanim znowu to zrobicie. Aha. Ludzie, proszę was. Appreciate the art. Docencie dzieło, jak coś pisze.
Kolejne zwłoki pozbawione głowy. Komenda policji w Crimson City. Informowała o zwłokach kobiety odkrytych dzisiaj rano w parku miejskim. Ofiarą jest Emily Lewis. Czekajcie, Leona Lewis. Lewis chyba. Emily Lewis. Początkująca modelka i aktorka. Jej głowy wciąż nie odnaleziono. Identyfikację przeprowadzono na podstawie przedmiotów znalezionych przy zwłokach. To jeden z serii podobnych morderstw. Porucznik James Wan Kirk z Wydziału Zabójstw Komendy Policji w Crimson City zwołał konferencję prasową, na której potwierdził nasze najgorsze przypuszczenia. Wszystko wskazuje na to, że w Crimson City pracuje seryjny morderca. Wieloletni przyjaciel i fotograf Emily, Stefano Valentini. Aha, czyli chyba o tego gościa chodzi, który na nas tutaj czekał w tym ratuszu. Stefano Valentini. To chyba on. Ten fotograf pierdolony. Ciężko przyjął informację o jej śmierci. Jest to straszne, co spotkało moją wspaniałą modelkę. Pocieszam się tym, że zdążyłem wiecznie jej esencji, nim uległa unicestwieniu. To nie mu o to chodziło. Robił jej zdjęcie. No właśnie. I też mi się kojarzy, że też w jedynce były te dokumenty z seryjnym mordercą, ale one nagle tak ucichły. Podejść? Appreciate the art. Mam doceniać sztuk. Fine. As long as it gets me closer to you, I'll play your game. Co? Nic nie wrócimy. No ludzie. Pewnie ten Stefano. Raczej nie my. Kurwa, co tu się jeszcze stało? A. Jest parę obrazów. Innocent gift. Niewinny prezent? Podarunek? Jest kolejny taki. Afterglow. Nie wiem, co to znaczy. Też nie mogę tego dokładać. It's ticking. The pendulum stopped. Coś jeszcze mamy. Glory, czyli chwała. Proszę, ludzie, ja się boję. To jest Lili. With me. Pierdole. Czekajcie.
one is perfect. Naturally so. It is my work, after all. Death preserved on silver nitrate. Like a fly in amber. Beautiful. To jest chyba na razie najstraszniejszy odcinek, nie? Fantastyczna robota. Agent Mobiusa w lobby ratusza. Ono tak. Jak spada z tego balkoniku. Zmieniony w kolejny zamrożony eksponat. Biedny drań. Gdyby nie był martwy, zanim go tam wrzucono, to zginąłby przy lądowaniu. Another one. But what's he after? No tam jest. Mogę wejść za te szafy? Tak. Ja tam nie chcę do ciebie iść. Chociaż chyba będę musiał. Znikniesz. Ja pierdolę. Ludzie, to jest serio straszne. Zejść na dół. Naprawdę nie chcę. To wazon? Ten naszyjnik, ta róża. Ja pierdolę, nie, nie, nie. Ja... Wolelibyśmy chyba nie wiedzieć, Sebastian, wiesz? Ale dla niego to zapewne dzieło sztuki! Teraz będziemy kończyć. Odręczna notatka. Tekst na was grany w eleganckiej karcie. Zbyt piękne, by zostawić je na ulicy. Musiałem je pokazać światu. Chciałbym móc powiedzieć, że to moje. Dobrze wiedzieć, że są tu poza mną inni artyści. Fajni artyści.
dobra, ale słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z The Evil Within 2.